Dzień dobry Państwu. Zapraszam na krótki reportaż wideo z trasy ponad 2000 mil w Stanach Zjednoczonych, zorganizowanej przez wspaniałe biuro z Jeleniej Góry. Kierownikiem jest Grzegorz Baraniecki, a zastępcą kierownika jest jego urocza żona Agnieszka, która tutaj stoi koło mnie. Jesteśmy w tej chwili w Las Vegas, wypożyczamy wspaniałe rumaki. Właśnie, jak do tej pory? Wszystko? Zadowolony jesteś? Super, jest elegancko. Organizacyjnie, prasowo? Tak, tak, tak. Wszystko na wysokim poziomie. A czyli polecasz kolegom, nie? Jak najbardziej. No a co ty możesz powiedzieć? Zadowolony jesteś do tej pory? Jakbym nie był, to bym piąty raz tu nie był. No właśnie, to świadczy, proszę Państwa, że trzeba tutaj przyjechać i wsiąść na takie rumaki i spędzić fantastyczny czas. Pośpiewamy, że piękne są Stany. Jeszcze motocyklistów, którzy by przeszkadzali, skakali, chcieli wyjść w kanale 15, ja także potrzebuję następnych skoków. Jadą!
trasy. Jesteśmy już w Monument Valley. Jest to w zasadzie przedostatni dzień. Jutro się kończy trasa. Co chciałem powiedzieć? Ja jechałem pierwszy raz całą tą długą trasę z tymi Harley'owcami z Polski. Co muszę powiedzieć? Że mieliśmy raczej klimat taki nie jak na Arizonę, na Nevadę. Niestety trafiliśmy na sztorm, ale tak dzielnej załogi nie widziałem. Były tu i kobiety, i mężczyźni w różnym wieku, o różnej sile napędowej, a wszyscy to znosili dzielnie, bo mieliśmy śniegi, zawieruchy, duże wiatry, a teraz już mamy cały czas słońce. Organizatorem, jak wiecie Państwo, jest Grzegorz, jego biuro, telefon jest na filmie. Polecam to miejsce, przyjedźcie, bo jest wspaniale. Super. Pierwszy raz tu jestem i przestrzeń niesamowita. Nie ma końca, co? Nie ma końca. 3 dni jedziemy po Arizonie i jeden, a ten są widok. No widoki trochę się zmieniają. Brak słów, żeby to powiedzieć. Jest to piękne. Jeżeli wasi znajomi oglądają ten film, on oczywiście, jak powiedziałem, nie oddaje całości, ale jest to jakaś namiastka i namówcie ich serdecznie, jeżeli kochają motocykle, niech przyjadą tutaj do Stanów na te trasy, ale tylko z takim przewodnikiem, jakim jest Grzesiek, ponieważ on zapewnia to jajo. Pozdrawiam ze słonecznej Arizony. No co?